będzie prowadził ten pojedynek, także jeden ze znakomitych arbitrów. No a tutaj jeszcze Patrick Fryery, który zadowolony z siebie już odpoczywa i przygląda się na spokojnie temu, kto tutaj sięgnie po zwycięstwo. Polak w białych spoderkach, jego rywal ze Stanów Zjednoczonych w czarnych. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Amerykanin będzie oczywiście próbował tutaj... Najważniejsze, żeby uniknął tych właśnie niebezpiecznych uderzeń Andersona, żeby jak najszybciej wszedł w bliski kontakt z ciałem tego rywala, aby go jak najszybciej obalił i myślę, że wtedy nie będzie wielkich problemów. Amerykanin próbował tu ciosów prostych, teraz Held starał się odgryźć swoim uderzeniem. Amerykanin wyraźnie rzeczywiście stara się tymi uderzeniami odpędzić od siebie Polaka, nie pozwolić złapać, nie pozwolić na uchwyt. Teraz Held zaatakował, ta przewaga wzrostu wyraźnie, ale teraz świetnie. Jest w klinczu. Pierwszy etap swoich działań wykonał Polak bardzo dobrze. Jest na macie Anderson. Już posadził rywala na macie, no i rzeczywiście już dobiera się do jego nogi. Długo Amerykanin nie był w stanie Polaka powstrzymywać. Marcin Held ma swoją taktykę, ma swój pomysł, no i będzie go teraz starał się realizować. Ale Amerykanin także na pewno ma jakiś plan B. On wiedział, że może się zdarzyć, że Polak rzeczywiście... I proszę, z jaką łatwością obszedł nogi Amerykanina. Jest to bardzo dobra pozycja wyjściowa do ataków. Zobaczymy, czy Marcin będzie ubijał swojego rywala, chociaż robił to rzadko, czy też jednak od razu przechodził do tych technik kończących. Ostatnio w pojedynku Andersona widzieliśmy, że uniknął klucza na rękę, właśnie pomogła mu ta niezwykła elastyczność. No zobaczymy, na pewno Marcin oglądał ze swoim trenerem Sławomirem Szamotą ten pojedynek. Na pewno mają także jakąś odpowiedź na tą elastyczność. Być może będzie to właśnie wejście za plecy i duszenie. Zobaczymy. Na razie z dosyć dużą łatwością obrabia, ustawia sobie rywala. Teraz ta niebezpieczna w pewnym sensie dla Marcina taktyka, ale jakże wielokrotnie skuteczna, i chwycił odwrotną skrętówkę. Wydaje się mocno zapięta. Zobaczymy, czy stopa wydostanie się, czy też na razie wszystko wygląda dobrze. Ciągnie Polak bardzo mocno, ale... ześlizgnęła się. Jeszcze będzie próba ponownie. Chroni swoją stopę Anderson, ale ponownie wybiera. Najważniejsze, żeby ta pięta była wybrana. Mówiłem o tym, że jest to pójście do tej nogi, niebezpieczna sytuacja dla Marcina. To dlatego, że przeciwnik z góry może zadawać mocne uderzenia, tak jak to właśnie przed chwilką zrobił, ale jak widzimy, Marcin ciągle trzyma w nierównowadze swojego rywala, także ten musi wybierać, czy będzie bronił nogi, czy też uderzał. Ale obronił się teraz Amerykanin, wyszedł obronną ręką z tej kolejnej opresji. Mówiliśmy o tym, że on ma to ciało niezwykle gumowe, jest niesamowicie elastyczny i w tym przypadku zdołał wywinąć się. No i on teraz znajduje się w korzystniejszym położeniu, będzie tam próbował zadawać ciosy. Na razie Polak bardzo mocno ściągnął jego głowę, blokuje te uderzenia zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. No ale to była taka pierwsza próbka, to co widzieliśmy już w trakcie tej rundy, że jednak nie będzie łatwo. Polak znów teraz próbuje kolejnego ataku na nogę swojego przeciwnika. Absolutnym artystą jest w tym Marcin. Nie wiem, był kiedyś taki japoński zawodnik Imanari, nazywany 10. danym w zakładaniu dźwigni na stopy. Marcin mi go bardzo przypomina, ale nie wiem, czy już nawet nie przewyższa go. Teraz Marcin zdecydował się wejść na górę. Uważam, że jeżeli chodzi o ten fragment walki, bardzo dobrze. Teraz powinien wykorzystać ground and pound, zaznaczyć swoją przewagę właśnie uderzeniami. Pamiętajmy, że nie zawsze walkę kończy się przed czasem. Tak, ale i tak wydaje się, że Polak był aktywniejszy, miał więcej pomysłów w tej trwającej pierwszej rundzie, do końca której pozostało już tylko 40 sekund. Oczywiście były to próby, które na razie nie przyniosły Polakowi powodzenia, no ale generalnie także wielkiego uszczerbku Amerykanin, nawet w tych sytuacjach, kiedy odparł ataki Polaka i później próbował zadawać ciosy, bądź to młotkowe, bądź inne uderzenia, Polakowi nie zrobił. Teraz Polak jeszcze kombinuje tutaj z kolejną próbą.
ataku na nogę swojego przeciwnika. 18 sekund do końca tej pierwszej rundy i myślę, że to jest to starcie, które Polak powinien mimo wszystko wygrać, ale teraz jest trudny moment, bo Amerykanin próbuje lokować ciosy, skrył tę głowę przed jego uderzeniami polski zawodnik i tak już powinien dotrwać do końca. Tak jest, koniec rundy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że za większą pomysłowość, za inicjatywę, za inwencję Polak jednak to starcie powinien wygrać. Amerykanin, owszem, oparł się atakom Polaka, ale tym, który szukał cały czas sposobu na zakończenie tej walki, był reprezentant Polski. No dokładnie, właściwie Anderson nic nie zrobił, jak widzieliśmy w tym pierwszym fragmencie walki, został obalony i kontrolowany przez Marcina. Tak naprawdę nawet kiedy Marcin był z dołu, gdzie wiadomo, że najczęściej przeciwnik właśnie z góry jest oceniany pozytywnie, ale to nawet wtedy Marcin trzymał presję na swoim przeciwniku, ciągle zagrażał mu dźwigniami, także według mnie można prawie w 100% powiedzieć, że wygrał tą rundę. Ostrzega sekundant zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, by trzymał jednak Polaka tymi czasami prostymi, by go szachował, by nie pozwalał się tak łatwo sprowadzić, bo mimo wszystko, że jak widzieliśmy na twarzy Marcina, także tych kilka uderzeń, które wyprowadził Amerykanin, już tam spowodowały krwiaki, to jednak ten scenariusz walki, jeśli będzie się powtarzał w kolejnych rundach, do zwycięstwa Amerykanina nie prowadzi, bo przecież ta walka nie musi się skończyć przed czasem. Polak jest bardziej elastyczny w parterze i tutaj Amerykanin będzie musiał znów szukać tego, by trafiać Polaka ciosami prostymi, tak jak właśnie stara się teraz to robić. Wyprowadza długie uderzenia zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, Derek Anderson. No a my mamy oczywiście nieodmienne nadzieje, że Polak będzie tych ciosów unikał i w pewnym momencie doskoczy do rywala i rzutem na matę zdoła znów doprowadzić do sytuacji, kiedy Amerykanin będzie znajdował się pod presją tych ataków naszego reprezentanta. Jak widzieliśmy teraz, realizuje to Anderson, o czym mówili jego sekundanci. Uniknął tego wejścia do klinczu Marcina, wycofał szybko nogi, wyrzucił. Natomiast bardzo przytomnie zachował się Marcin. Od razu poszedł z kopnięciem, chciał domknąć. Nie weszło to kopnięcie, ale mówi to, jest! Pięknie, cudownie! Ogłuszył Amerykanina, powtórz to Marcin! Wspaniale, Marcin! Akurat Amerykanin był do nas zwrócony tyłem i nie widzieliśmy, jaki efekt to zrobił, ale no i wstrząsnęło chyba jest nim. W poważnych tarapatach Anderson. Teraz przepuścił to atak Polaka, ale nie ma ochoty atakować, jak widać. Amerykanin to świadczy o tym, że już jest trochę bojaźliwy, jeśli chodzi o działania w parterze, że postanowił za namową swoich sekundantów tylko i wyłącznie w stójce próbować załatwić sprawę. No a my mamy nadzieję, że Marcin znów będzie precyzyjny. Teraz co prawda ten cios trochę zblokowany, trochę zbyt miękki. No ale na razie są powody do optymizmu. Absolutnie także w tej rundzie. Teraz ta próba wysokiego kopnięcia w wykonaniu zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że pierwsza runda wygrana przez Polaka. Teraz bardzo niebezpieczny, długi prawy wyprowadzony przez Andersona, ale na szczęście z całą siłą ten cios nie sięgnął Polaka, chociaż niewątpliwie także jakieś wrażenie na Marcinie zrobił. Byłbym dużo spokojniejszy, jeżeli Marcin znowu wszedłby do klinczu, obalił swojego rywala. Ale Anderson bardzo przed tym się broni, jak widać. Zdecydowanie chce takiego scenariusza uniknąć. Teraz potknął się Polak, ale Amerykanin oczywiście także nie podejmuje się ataku w parterze. To już świadczy rzeczywiście o tym, że absolutnie postawił tylko i wyłącznie na walkę w jednej płaszczyźnie, właśnie w stójce. Teraz atak Polaka na nogę Amerykanina. Co prawda nie udało się tego zrobić precyzyjnie, ale walka jest już w parterze. No i proszę. I czyżby trójkątne duszenie? Pięknie, gdyby skończył właśnie tą akcją. Dobrze, dobrze. Wszystko zapowiada się na razie jak trzeba. Coraz mocniej. Nogi coraz mocniej. Uciska swojego rywala Marcin Held. Zobaczymy, czy wybierze, czy przesunie ten łokieć na drugą stronę. Oto toczy się teraz batalia. Wydaje mi się, że ten trójkąt będzie coraz mocniej dopinany. Coraz większe problemy z oddychaniem Amerykanina. Coraz większe problemy. Marcin, trzymaj, nie puszczaj. Tak jest, odklepał Amerykanin. Fantastycznie Polak awansował do
finału rywalizacji w kategorii lekkiej. Wspaniałe zwycięstwo, choć widzimy także ślady bojowe na twarzy Polaka, ale to była ta cena, którą zapłacił za to, by ostatecznie sięgnąć po ten wspaniały triumf. A więc Marcin Held wygrywa w drugiej rundzie przed czasem walkę z Derekiem Andersonem, który jednak nie dał rady pokonać naszego wspaniałego wojownika z Tychów. I proszę, trójkątne duszenie, tak jak już powiedziałem, Anderson niezwykle elastyczny. Byłem pewien, że ma przygotowane coś w zanadrzu. Duszenie po prostu weszło i jakkolwiek elastyczny nie byłby Anderson, nie był w stanie z tego wyjść, nie był w stanie uniknąć tej techniki. Pokazuje Marcin Held, że jest zawodnikiem na każdą pogodę, na każdą okoliczność, że potrafi sobie znakomicie dawać radę. Miał tutaj wysokiego, mocno bijącego rywala, no ale także na to znalazł sposób, kiedy dopadnie już swojego przeciwnika w parterze, wówczas wpija się w niego, no i tak jak w tym przypadku, w innych okolicznościach nie dźwignią, tylko poprzez duszenie tym razem sięgnął po zwycięstwo. Oczywiście nie był to łatwy.